Witam was serdecznie do porannej kawusi. Nie może po wakacjach, bo obiecałem Wam, że wracam we wrześniu. Przykro mi, jestem wcześniej w połowie tego okresu wypoczynkowego dzieci jeszcze nie w szkole, także oglądają wujka radośnie o dowolnej porze dnia, ale plan wizardów raz jeszcze dla mnie okazał się niezrozumiały. Stety, niestety, niestety, i rotacja wakacyjna nastała zamiast tej tradycyjnej rotacji wrześniowej, jesiennej, smutnej, liściowej, żółtowej, mamy w środku wakacji nagle cyk, rotację, wracamy oczywiście z naszych wypoczynków, z gór, z i z innych Mazur i musimy testować standard, prawda, tu i teraz, tak sobie pan czarodziej wymyślił. Oczywiście jest to dla mnie lekko niezrozumiała ta zmiana rotacyjna, ale no, trzeba było seta więcej wcisnąć, żeby więcej pieniążków zarobić, więc... Ta rotacja ma sens. Jak zgaduję. Dobrze, zobaczymy dzisiaj, a przepraszam jeszcze, może niektórych obrazi moje siedzenie w czapce, ale muszę tutaj opierdzielić moją dziewczynę Martę. Jak mnie przygotowałaś? Mówiłem, nie ten, nie robimy, nie gramy na tym Nintendusie, tylko proszę mnie ogolić. Tak muszę się w czapce, bo mam taki jeżyk, taki jeżyk a Mam takiego lekkiego już za dużego jeżyka i nie lubię tak. No nie mogę się tak pokazać w internecie, więc siedzę w, siedzę w czapce i koniec końców. Przechodzimy już do tego odcineczka i zobaczymy, co w tej Japonii się stało i czy to, to osio jest różnorodne, prawda? Bo teraz interesuje. Czy są tu znowu, nie wiem, Esper, Raffinie, No nie ma, bo, bo nie ma już tej karty w formacie. Czy jest tu atrakcja? No, no są. Atrakcja przeżyła rotację, więc w końcu, w raz na jakiś czas, wciąż ten krzywy, wstrętny rej będzie się pojawiał. Nie mówię tu o sobie, ale. O, zobaczymy, jak różnorodność deku rozkłada się na to top 16, top 8. Boros midrange na pierwsze miejsce. Oczywiście deki sobie zaraz spokojnie, pomału, ale po, szyb, po szybce, pokrótce omówimy. Natomiast, pierwsze, zobaczymy zestawienie. Boros wygrywa całość. Azurus Mentor wygrywa drugie miejsce. Więc jest to fajna wygrana, prawda? Na trzecim miejscu Abs Ramp. Czwarte miejsce Monet MonetProS, piąte miejsce Azurus Control. Szóste miejsce Szota nie ma. Ok Jasuoka Ragnus Agro? To znaczy, że kontrole są martwe w tym formacie, co już po części wczoraj testowałem. E, na siódmym miejscu Jessica Convo, na ósmym miejscu Domain Ramp. Osiem różnych archetypów w top 8. <laughs> Tutaj coś się nam... O, to no, jestem ciekawy, tego deka też sobie zobaczymy, bo ja nad Sulta Rampą będę też pracował, nad Glorpem, Glarpem. Na pewno będę pracował też nad sultaj Rampą, bo wydaje mi się, że ten dek się odpali prędzej czy później. Abzan Controla, więc powiedzmy, że to się może tutaj powielać Golgari Mill, Azoris Agro, Jessica więc to jest takie czyste pierwsze powielenie. Domain Ramp to też powiedzmy, że jest pierwsze czyste powielenie. Grul Agro, Golgari. No dobra, tutaj troszkę w top 16 już te listy się dublują, natomiast top 8 nie. Także klikamy sobie na Boros Midrange. Tego deka oglądałem już wczoraj. Będę na nim grał na kolejnych moich streamach. Natomiast pierwszy trochę sobie pogram Limited. Limited na razie idzie mi bardzo dobrze. Większość e, moich draftów kończy się si no, siedmioma unikami na arenie. Na pewno też sobie coś nażywa pod drafty tego seta w lokalnych sklepach. Bo bardzo mi się ten dodatek podoba. Taki wipe troszeczkę archetypowy rawniki ostatniej. Który bardzo, bardzo mi się podobał. E, nawet nie ostatni, tylko tej pierwszej. Nie, ostatniej rawniki, dobrze mówię. Który bardzo, bardzo mi się podobał. I od czasów kamigawy.

tej zremasterowanej, jest to mój ulubiony latek w Limited, na razie. Bardzo mi się fajnie go draftuje, lubię takie niby trajbalowe, ale bardziej synergistyczne Limited, jak to, bo jakbym na to nie spojrzeć, on no nie polega nawet na zagraniu War Chiefa, plus jeden, plus jeden naszych królików, i tak dalej, i tak dalej, tylko polega na takich synergiach pod kątem archetypu, że tu coś wrócimy. Ten chłopek coś zrobi, odpali to, że to jest takie niby trajbalowe, że chcemy, żeby królik do królika czasem się dosiadał, no tego wagonika pędzącego do wygranej, ale nie do końca musi to być taki tradycyjny archetyp w stylu królik, królik Warchief, królik Uber Warchief i potem wszystkie króliki mają plus 8, plus 8. Wiecie o co chodzi, to nie do końca jest tak, więc to mnie bardzo cieszy, że ta Limited nie wyszło tak stricte zwykle tribalowo, tylko dbałem może o ten tribal, żeby no dobra, ta żaba bardzo ma synergię z tą żabą, więc chcemy grać te dwie żaby razem, ale nie jest to aż takie Jednowymiarowe, jakby się wydawało, co mnie bardzo cieszy. Na Limited gramy się bardzo fajnie. Skip. Wracamy do Constructed. I w Constructed mamy na pierwszym miejscu Boros Midrange. Ten degrens na jakiś czas grał sobie w tamtym standardzie. Tutaj dostaliśmy potężne wzmocnienie w postaci carrot cake'a. Nie, żartuję. Potężne wzmocnienie w postaci Wedding Announcement 2-0, czy tam 3-0. Ta karta jest zdecydowanie bardziej zbalansowaną wersją Wedding Announcement, wydaje mi się bo po prostu wolniej się znacząco snowballuje, ale pojawia się już w niejednym deku. Nie widzę, widzę już on po raz setny, prawdopodobnie w tym standardzie, a ma on dopiero półtorej tygodnia, więc ta karta, e, miałem chyba co do niej w miarę dobre oczekiwania, jak pamiętam, że omawiałem tą kartę, to chyba mi się nawet podobała i wydaje mi się, że to może być karta, która przez następne dwa lata, czy kiedy ten format będzie rotował, będziemy w standardzie cały czas oglądać, więc jeżeli gracie białym kolorem, nawet nie tylko stricte to Kenish białym deckiem. chociaż wiadomo, że ten, te, ta karta współpracuje stricte z tokenami, ale to tokeny mogą być tylko dodatkiem. Nie, to nie musi być nasz główny plan, bo to jakoś tam działa w tle, to działa w UW kontroli, to działa w takiej kontroli. Jak zobaczycie też później, właśnie jeśli chodzi o UW. Więc yy, to nie musi być stricte token agro deck, tylko musimy wykorzystywać jakiś tam token value, żeby ta karta później stawała się agrowing condition. No bo to jest pierwsza advantage. Więc um, kopie nas do tego, tutaj przykładowo braku niebieskiego koloru, przez ten brak niebieskiego koloru kopie nas um, ten biały i dobiera nam um, potrzebne karty. Później na kolejnym trybie buduje nam board pozycję, a na kolejnym trybie stara się wygrać grę. Już z dowolnych rzeczy w late game'ie, prawda? Z dowolnego token jak na przykład fountain port. Więc um, Big Props, podoba mi się ta strategia i wydaje mi się, że to jest jedyny kierunek dla kontroli. Tak e, możliwe, że przed tym setem, przed zobaczeniem tych tokenisz value archetypu UB, Mogłoby mi się wydawać, albo Orzow. Orzov też, by the way, może się bardzo odpalać w takim tok token Base Control Deku. To też będę testował, to też będę sprawdzał. Natomiast UB na chwilę obecną, w próżni, jak tak na to patrzę, może być bardzo dobrą kolorystyką na te kontrolę. do czasu, aż nie dostaniemy oczywiście jakiegoś Enchantmenta do Borda, albo Urobat ur w wtedy UB się składa. Ale jeżeli to wykontruje, o swój taki mil plan ma znacznie lepszy w tych matchupach, absolutnie UB, ale UB będzie przegrywać versus inne creature Matchupy. Tak mi się wydaje, w próżni. One będzie targetowa bardziej właśnie te wszystkie kontrolne midrange'owe archetypy, a te kontrolne midrange'owe archetypy, jak ten, mogą sobie postawić swój właśnie wózek z gnojem, że tak powiem, swój cyrk rozstawić i zabić wszystko inne, czasem nawet Mazlim Uwalem, i później ten setup, który sam się będzie nakręcał za pośrednictwem Urabaska i talentu, wygra nam grę. Więc ten plan dla kontroli UW, Boros, Orzow, to jest main plan. Więc gracie kontrolą w tym standardzie, albo chcecie, zamierzaliście coś złożyć, Absolutnie idziecie w tym kierunku. To jest wydaje mi się droga dla kontroli nie tylko na dziś, ale też przyszłościowo. Jedyny kierunek. To, co mi się też nie podoba w tym spisie, a co chciałbym zawrzeć i widziałbym też w UV przede wszystkim, to jest Biały Season. Biały Season idealnie pasuje do tego deka i dwie sztuki jakoś bym tutaj zobaczył. Wiem, że jest tu też Virtue of Loyalty, ale koniec końców taki bardziej jeszcze kontrolny. Aspekt tego archetypu, season by wypiętrzył, więc 1-2 seasony w 7-5 zawsze. Jest tutaj w sideboardzie: O oh, by the way, season? Chyba nie. Nie. Jest beza. Beza wczoraj testowałem w UW, ale może przejdziemy, powiedziałem przy okazji: bezy, jak już będzie UW. Więc ta karta ma dużo większe znaczenie. Ten spiz nie gra bezą mainową, nie polega tak bardzo na niej i to mnie już cieszy. Uwaga, spoiler. Także. Podam się ten spis, będę go testował, będę nad nim pracował. I pierwsze ulepszenie, pierwsza adnotacja, wiem, że nie powinno się od razu zmieniać spisu insta, który wygrał turniej na 500 osób, ale dla mnie biały Season jest stworzony dla tego deka i biały Season będzie też świetny w Mirrorze. Więc e, biorę biały Season, wkładam tutaj i gram. I farmię Mirora, też przykładowo. Co wam polecam? Jak najbardziej dobra droga dla kontrolnego gracza wiem, że Boros to może nie jest taki tradycyjnie, bardzo. Sukcesyjny, sukcesywny, sukcesowy archetyp, jeżeli chodzi o kolorystykę, w, tam w kontrolnym obrębie, ale teraz, za pośrednictwem właśnie engine'u Urabas Forge Talent i całej tej otoczki, taki token-based control deck ma przyszłość. Przechodzimy. Kurczę, nie wiem, że jest taki skrót. Googlowałem, uwaga, przyznam się, może ktoś powie, o co za idiota, Włączam że tam wyłączam, ale googlowałem przed tym jaki jest, kurde, skrót na klawiaturze, żeby cofnąć kartę wcześniej bez zrobienia tego F1 i tutaj tego, nie wiem, ale, kurde, nie znalazłem. Tak naprawdę siedzę na komputerze, ile mam lat? 18. Siedzę na komputerze 40 lat prawie i nie znam tego skrótu. Jeżeli jest taki skrót, napiszcie mi w komentarzach. Nic się nie stało, prawda? Azurus Mentor, to możemy, to możemy speedranować absolutnie, to jest deck, który nie zmienił się we własnym obrębie, zmieniło się jego otoczenie. Więc jeżeli jego otoczenie zmienia się, może i na jego plus, jak widzimy, dobry wynik. I mało przykładowo, graj w hateu występuje w metagamie, no bo graje w hate, male point you, while, to są rzeczy, które tego deka bardzo hejtują. Jeżeli te rzeczy w metagamie nie występują i możemy się tutaj odpowiednio zakręcić na tym genie, na tym wracaniu mentora, na wracaniu dżina, na tym pranksterze, to wtedy jest super. Ale jak występuje jakiś inny bardziej tierowy dek, który wykorzystuje grup, ludzie mają to już na radarze i grają graj w ten dek się do niczego nie nadaje bo zbyt bardzo polega na grobie, nie ma planu B, absolutnie. Nie ma planu B. Może jakoś tam walczyć z tym grobem, z tym grave prawda? Ale nie jest w stanie wygrać. Jakoś tak relatywnie łatwo możemy grać bezom i piskiperem, żeby grać do grave heightu. Super polecam, naprawdę chłopie wygrać. Dobra. Amazon Ramp Wydaje mi się, że to jest gorsza wersja Domain Rampa. Ja się przyglądałem tej wersji, temu deku i właśnie granie jakimiś dziwnymi gościami jak Armadillo. Czekajcie, zresztą pokażę Wam o kogo mi chodzi. Nad tym, co dostajesz 3 życia, zawsze zapominam. Potem będzie w Domain Rampie. Wydaje mi się, że kurde granie tymi kartami może polepsza mana base, ale też pogarsza deka. No, bo to jest teoretycznie nie jest domain. Mamy tutaj mniej koloru, tylko po late game Atraxa. Jestem w stanie wcześniej zagrać bardziej stabilne spele Removal, ale kurczę, cała ta otoczka właśnie przez to wszystko wydaje mi się gorsza niż domain Rampa, bo te spele, które występują po drodze są troszeczkę słabsze. A my grając a Atraxa deckiem, chcemy pójść po high roll, czyli chcemy pójść po jak największe value, jak największym kosztem. Takie jest moje zdanie. Zwłaszcza teraz w tym formacie, po tym stratach mana base'u, chcemy bardziej wykorzystywać herd migrację. O, przypomniało mi się. Bo te trzy życia w tym formacie i wyszukanie tego landa jest znacznie lepsze. Znacznie lepsze naprawdę. Więc nie wiem. Musiałbym potestować oczywiście tą wersję i domain rampa. Może się mylę, a na papierku wydaje mi się, że to po prostu jest znacznie gorsza wersja domain rampy, ten Abzan ramp. Do potestowania pojawia nam się nasz ulubiona morda, atraksa. krzywa, strasznie... Więc no, there we go. Jak ktoś grał wcześniej na Traxom, jest pewnie skazany na jakąś wersję tego deka. By the way, jeszcze od razu jeśli chodzi o kwestie finansowe, wejście w ten standard, to składanie teraz kontroli albo składanie takiej właśnie token-based deku to jest dobry moment i wydaje mi się, że wejście ten archetyp jest dość tanie. Mana bez jest dość tani, mamy wonderera, więc dużo pieniążków w waszej kieszeni zostanie. Beza kosztuje tam 20-30 zł, przykładowo jeżeli składacie UW kontrolę. Także to jest dobry moment, żeby wejść w ten archetyp, bo ten card, card taker talent jeszcze chyba nie kosztuje jakichś niebagatelnych kwot. Więc e, to jest dobry moment, że wejść ten archetyp, żeby kupić te karty. E, od razu Wam powiem, bo ten archetyp wygląda na, i te archetypy właśnie kontrolne e, na, na Boros Engine wyglądają jakby miały tutaj zostać z nami do, nie wiem, do rotacji za dwa lata e, i te karty będą iść tylko w górę w tym obrębie, więc jednym z kart, które też radzę się zaopatrzyć, która będzie bardzo dobra na Mirror i nie tylko, będzie Biały Season. Więc miejcie też na uwadze taki mały tips and tricks inwestycyjny do wchodzenia w standard na żywo. To jest moja predykcja. A Urauba Squorch może niedługo kosztować... 50 zł, nie zdziwił się. On będzie bardzo ważną kartą w Monred Proesie i będzie bardzo ważną kartą w tym Boros Tokenie i Borostocen kontroli nie tylko. I to w mainie. Więc urała z Forge'a może być długo karta za 5 dyszek. Także to też jest dobra, dobry moment, żeby ją m, chyba jeszcze w godziwej cenie na Magicar Markecie i nie tylko wykupić. W Polski sklepach będzie ciężko, bo to jest bardzo rzadko spotykana karta już nowa Days, ale koniec jest końców jak dobrze, poszukacie. Jeszcze forza gdzieś tam znajdziecie w okazyjnej cenie. Także to też jest moment, to jest moment żeby kupać forza na pewno. To jest, wasza, to jest wasza ostatnia chwila, że kupić Forge'a. Ostatnia, w dobrej cenie, bo ta karta zaraz będzie, w moich predykcjach, iść mocno do góry. Natomiast tutaj mamy Monred Proesa, który wykorzystuje Science Pine Linka Samainowe. No, to mi się nie podoba w ogóle. takie takiego hmm, Proes Engine'u, no nie, ten spis mi się nie podoba, hmm, bo ja bym tutaj... I już zainwestował w te takie interakcje, które po prostu bardziej pasują do naszego planu. Grał po prostu ewentualnie więcej Challengerów, grał jeszcze jednego Monstru z Ragea, grał zawsze 4 Uroba Squadrze i ewentualnie jakiegoś jednego Linksa, ale <trych> 3 Linksy. Nie, 3 linksy mi się nie podobają. To też musi od razu wymuszać na nas zawyżoną liczbę Landropów. Tutaj chcemy grać raczej 23 zawsze, no i mamy ile 24 No więc nie, nie jestem fanem absolutnie grania sanspinem w tym Sam w tym metagamie, zwłaszcza w ProS wersji, bo on nie za bardzo mi do ProS wersji pasuje, wręcz w ogóle. Cała reszta jak najbardziej w porządku, nie rozumiem dlaczego tylko dwa Challengery, może wildcard brakło? Ale Challenger jest stworzony dla tego archetypu. przy kolega Slideshota i Monastery Swispira, i wtedy właśnie czwartego monstru Rage'a i czwartego Uraba z Więc to jak mówię, lekki twist nad tą deglistą. To też jest dobry kierunek, bo mamy stwory, które rosną w zamian za używanie naszego point removal'u w Critcher mecie. Więc jest to dobry deal, dobra strategia jak najbardziej. Tylko to jak mówię, ta karta jest totalnym klankerem nie grałbym nią nigdy w mainie absolutnie. Cała reszta dla mnie zrozumiała. Jest, jest to deck, który absolutnie ma rację bytu, zwłaszcza w pierwszych tygodniach Metagame'u. No dochodzimy do odzuru kontroli. Wczoraj testowałem tego deka na laderze Sprawdzaliśmy go i nawet doszło do takiego momentu, kiedy robiłem wstękę z Stanika. Jak jest ta babeczka, chyba Kate, czy jakoś tak, to tak na drzwiach patrzy, jak, jak Jack tak się odrywa i spada w dół oceanu. To udałem, że ten Jack jest wonderem i robiłem! Wonderer". Wanderer. I tak wyciągałem rękę, że chciałem go uratować. Robiłem taką inscenizację, tak bardzo brakuje mi tych dobrych kart, jak Memorial Lucz i jak Wanderer, a tak bardzo nie podobało mi się użytkowanie Bezy. Naprawdę ta karta w większości sytuacji była tak ciężka do wyciągnięcia odpowiedniego value, może też nie trafiłem matchupów odpowiednich, może też źle dobierałem. Na midrange ta karta naprawdę wydaje się jakby robiła niezwykle mało. Nie wiem, nie jestem fanem absolutnie, na pewno to jest karta, którą trzeba będzie gdzieś tam grać u W kontroli, trzeba będzie gdzieś tam grać w Boros w 75, 75 na pewno. To nie jest tak, że nie chcę grać tą kartą wcale, ale na razie z pierwszych testów karta, poka pierwszych test karta wypadała blado minus. I to wydaje mi się nie jest karta, która będzie spajkować cenowo w górę. Występuje, gra tam w 3-4 sztukach, na razie kosztuje 20-30 zł. Więc jeżeli uważacie, że na pewno komentujecie się w ten archetyp, warto kupić za 20-30 zł bez, bo ona nie będzie kosztować mniej. To nie tak. Jeżeli ta karta będzie grać, jest mitykiem, na pewno te 30 zł będzie warta, nawet może pójść do 40-50, ze względu na to, że jest właśnie Mythic Reality. Ale czy byłem jakiś niesamowicie zadowolony z użytkowania tej karty wczoraj? Absolutnie nie. Absolutnie zawodziłam nie raz po raz. Dodatkowe, dodatkowe dobranie multi-sztuk tej karty hmm, robiłem kurde, wolałbym landa, wolałbym cokolwiek, wolałbym naprawdę. No, nie. na chwilę obecną karta mi się nie podobała bardzo. Ale to czym wczoraj w mojej UW-Kontroli nie grałem, a to co podałem się w spisie właśnie to to wykorzystanie tego engine'u z talentem. No i znowu idziemy krok dalej. I teraz czy wykorzystywanie engine'u talentów UW-Kontroli i granie takich dziwnych połączeń, typu właśnie. Tokeny wytap chcecie wytapować się zawsze w mainie, i granie aż e, takiej ilości konterspell, i grania na instancie? I to jest właśnie ten papierek lakmusowy, akmusowy, eukaliptusowy. Czy my ch nie chcemy grać praktycznie zawsze Borosem? Bo skoro ten niebieski karabinator i tak tutaj nie istnieje, to jest kwestia tego, jak mocne w tym metagame jak potrzebne są konterspele. Jeżeli uważacie, że Counter w danym metagamie nie będą aż tak istotne, nie będzie aż tak ciężki ten metagame i będziecie po prostu ogrywać urabra z plus Dream tą creature Metę, a to z tego niebieskiego kolory jesteście w stanie jak najbardziej zrezygnować, no bo też w takiej ciężkiej mecie, która będzie przykładowo gra Attraction, będą Cover of Slows. A my teraz nie chcemy się za bardzo skupić na graniu tym Demolition Fieldem, tylko bardziej chcemy się skupić na graniu portem, zwłaszcza w spisie właśnie z Talentem. I to, co mi się podoba tutaj, to jest właśnie Season of the Barrow. To jest coś, o czym wspomniałem wcześniej. Zawsze grałbym w Borosie dwie sztuki Season of the Barrow w 75, bardzo podoba mi się, ta karta będzie kluczowa w sideboardzie po Miroże versus Enchantment hejty versus Graveyard, hejty, naprawdę karta będzie czadem, oni się odpalać. Więc naprawdę, jeżeli chcecie zagrać tamtym borosem, jeszcze raz powtarzam. Sin of the Barrow, do tamtego Borosa i macie na chwilę obecną najlepszego kontrolnego deka w formacie, moim zdaniem, nie? Bo ten kolor niebieski jest bardzo zależny. On nam już nie daje Car advantage. Daje spele, które nie do końca pasuje do tożsamości tego, co chcemy grać. Więc na pewno jeszcze będę siedział nad UW, ale czy w różni na papierku ta Boros kontrolnie nie wydaje mi się lepszym szalem dla tego w ogóle engine'a? Wydaje mi się lepszym szalem dla tego engine'a. Niebieski kolor. Może urywać miroże, może być całkowicie off care w Miroze, bo jak dostaniemy już jakiegoś ważnego treta od przeciwnika, wtedy absolutnie będzie ciężko. Więc, idąc krok dalej, patrząc się na te szele Azurius, patrząc się na te szele Boros, możemy dojść do jednego słusznego wniosku: że Orzoff może być kolejnym krokiem, który będzie kontrował te dwa archetypy. Bo co jest lepsze niż hmm, counterspele w tego typu meczapach? Ano, Discard. Ano jakiś tam exile, który Orzo w Kolorystyka oferuje, prawda? Więc miejcie na uwadze to, że kolejnym krokiem, kolejnym dekiem do potestowania w takiej Azurius Boros e, Control Ciężkiej Midrange Token Mecie może być Orzow Token Deck. Jeszcze nie mam gotowego spisu, pewnie sobie coś takiego złożę, będę planował, ale to może być kolejny krok dla Was, dla mnie i dla nas wszystkich, prawda? Dobra. Lecimy dalej. Mieliśmy Azurus kontrolę, Shota Soka na Rakdos agro i jak już sobie researchowałem, jest to tradycyjne, może to jest złe słowo, ale to jest RB agro na Elizardy, które raz po raz się pojawiają. Gramy na to na aderze. Samemu sobie tego deka przetestuję. Skład jest tutaj bardzo oczywisty. Deep Cavern Bat nie jest w każdym spisie, ale no, zdecydowanie podoba mi się granie tym Deep Cavern Batem, bo uzupełnia się zresztą. jestem super kartem. jestem super kartem. Jestem super fanem LaShera i ta karta będzie grać w tym standardzie na pewno. Raz po raz, nie tylko w tym deku, jak już wspomniałem wcześniej, widzieliście mój Monoblek. No może na Morigalu, jak ktoś nie na suba na Morigalu, i dajcie tam subka. Było całe moje nagranie i dektyk tak odnośnie Monobleka, właśnie z Lasherem, którym farmiłem ladera w pierwszym tygodniu, który wciąż udałem się bardzo dobrym wyborem na ten metagame i jego wartości tam potrafią ładnie uanszatować, a to jest po prostu wersja RB, Urabas Forge kolejna, naprawdę alarmuje, taki alarm, jak nie wiem, czy stamtąd oglądaliście taki serial, i zawsze główny bohater, jak już przychodził z, w, z mrok, to szedł takim dzwonem, że wszyscy wracali do domu, bo zaraz wyjdą potwory, ja też dzwonię takim dzwonem, bo zaraz, kurde, Urabas będzie kosztował 5 dyszek. Miejcie to na uwadze. I co? I jajco, lecimy dalej, na kolejnym miejscu Jessica Convoke. Jesk Convoke obrzydza mnie ten deck, nie lubię tego deka. To jest deck, który na pewno będzie występował, bo po rotacji nie stracił właściwie nic, ale brzydzi mnie, zwłaszcza na arenie jego takie turbo hero rozdania, więc ja nie jestem w stanie jakoś ciepło o tym decku wypowiedzieć. Przeżył rotację, będzie was dalej męczył. Jak ktoś grał tym deckiem wcześniej, brawo, nie straciliście nic. Absolutnie możecie grać tą wersją. Możecie grać wersją Boros. Wydaje mi się, że wersja Boros jest lepsza, trochę mniej chciwa i te counter teraz nie są jakoś bardzo obligatoryjne w tym deku. No ale koniec końców mogą niedługo być, jeżeli dużo sweeperów my tak jak nie będziemy występować, więc to zależy. W każdym razie jest taki deczek. I na ósmym miejscu mamy Domain Rampę, czyli moim zdaniem lepszą wersję właśnie tamtego odpowiednika abzanowego, lepiej to wszystko jest tutaj supportowane, mamy po prostu potężniejsze spale, mamy up tu mam tu, mamy tu herda, yy, mamy trochę gorsze mana base, ale po prostu wydaje mi się, że to jest lepszy dom. Lepszy dom dla Atlaxy i wykorzystujemy tutaj lepsze karty. Jay w tym formacie, jeżeli tylko pójdzie w taką stronę ciężkiego midrange'a, to ish może być nie najgorszy, zwłaszcza na mirory. Może nie dwie sztuki, może grałbym jeden 1, 1 Wydaje mi się, że dwie sztuki w mainie to za wcześnie dla tego deka, bo Jace to jest bardzo targeting, metagame karta. Jak trafimy na jakimś bardzo agroish, low curve, meta, no to jayz jest totalnym śmietnikiem, więc grałbym jeden do jednego, na pewno nie grałbym w mainie, to jest zbyt duży commitment. Może w przyszłości będzie się grało 0 w mainie, może 2, może ale na chwilę obecną 1. To byłaby moim zdaniem optymalna liczba. Także dobra, jeszcze sobie tylko zobaczymy te bonusowe 9 miejsce, bo tak jak mówię, SUTE to też, rzecz, rzecz, nad którym mam zamiar pracować. Czy to jest spis z. Aha, to jest zupełnie spis z kimś innym. To nie jest spis na Glarbie, nad którym ja chcę pracować, tylko inny zupełnie shell. Trochę trolisz, wydaje mi się ten shell. Z Lumrą, co ciekawe, też jest Atraxa Taki reanimator troszkę, nie to jest chyba. A, jest to taki troszeczkę reanimator. Także dobra, jak ktoś nie spodziewał się dużo Grave Hate'u w metagame, to ma jeszcze opcję grać takim Sultajem, ale. No nie wiem. Nie mi się też ten deck. Wolałbym grać zdecydowanie Domain Rampem. No i też dostaje oczywiście Rykoszetem jakiegoś spodziewanego, albo niespodziewanego Grave hate'u, A niektórzy po prostu tak grają cztery jakieś bardzo dobre, solidne Grave hate'y w sideboardzie, też w lokalnej mecie. Ten deck będzie dużo łatwiej targetowalny niż Domain Ramp. Nie więc, no. Jak ktoś z Was musi grać z to zapraszam, ale wydaje mi się, że standardowa wersja, nawet ta Abzan jest po prostu lepszą wersją tego deka, no i to tyle. Jeśli chodzi o japoński turniej, przechodzimy do challenge'a, challenge numer jeden i tutaj na pierwszym miejscu, wow, nie widzieliśmy dawno traksy. dobrze, że wraca, cieszymy się. Wydaje mi się właśnie, że te Boros ciężkie deki będą i UW ciężkie deki i Tokenish będą mieć całkiem solidny matchup na Borosa. Zwłaszcza jeżeli będziemy grać się sezonem, jeszcze raz to powtarzam, sezon będzie naprawdę czadowy, będzie tutaj sporo rzeczy wyjaśniał, więc miejcie to na uwadze. Eee, I spokojno, tak jak mówię, nie ma tu za bardzo niczego odkrywczego, musimy zastępować niektóre karty, tak jak to właśnie tutaj widać, przykładowo Harvestem. Eee, jeden Jace, dużo lepsza liczba, spis generalnie, jak tak się na to patrzę, biorąc pod uwagę trzy temporal lowdowny, wydaje mi się lepszym spisem. Eee, zerkniemy jeszcze do sideboardu. Dwie, jeden Archanioł tylko w mainie, to nie jest zły kierunek, wydaje mi się. No, generalnie nie wiem dlaczego są dwa Deadly, dwa Sanfole, ten split, dlaczego tak bardzo chce gość grać Deadly cover-upem, może właśnie spodziewa się tego, o czym wspomniałem wcześniej, jeśli chce troszkę grać dookoła tego e, Grave Hate'u, ale no, nie wiem. Trochę to jest udziwnione, Natomiast jeden jace i zestaw jednego archanioła i tego tutaj, zestawienia mm, trzech Temporal lockdownów i, i tego tutaj, może te dwa negaty są dziwaczne? No nie, to jest spis też nie do końca do mnie przemawia. bo Jest tu trochę udziwnienie. Dwa negaty w mainie w tym metagamie, o też jest taki straszny targeting. Straszny targeting, bałbym się, że ta karta nic mi nie zrobi w danym metagamie, jak dostanę lowker decki, jakieś lizardy, proesy mm, nie wiem. I jeszcze kolejnym sleeperem, który wróci w końcu do tego standardu, zwłaszcza że ta meta będzie tak ciężka jak widzieliśmy e, i Borosu będą dalej wygrywać, będzie Infect. Nie śpijcie, jak ktoś z Was złożył sobie ban Infecta, nie płaczcie po nocach. Ban Infect, e, czy tam GW Infect, to też jest dek, który nie zdziwię się, jak będzie jakiś e, e, ogólnoświatowy turniej typu Grand Prix, Pro Tour, to gdzieś się tam prześlizgnie do top 8. Nie zdziwię się absolutnie. Banifek może być slipperem w danym ciężkim metagame'ie, może urywać, nie? Więc miejcie to też na uwadze, że ten deck nie zniknął i wciąż uważam, że ma potencjał. Eee, no i proszę bardzo, mamy Borosa na drugim miejscu. Ok. Baxi 6,9, więc nie jest też taka innowacja. Eee, ten spis jest bardzo podobny. Beze są w mainie. To może jest jakoś tam akceptowalna, wiem, tutaj te, te dwie bezy życiu do sideboardu, jak patrzę na je tych swej, to dałbym po prostu tak jak mówię, dwa sizody białe i, i leci będzie śpimy, to speed mi się podoba jeszcze bardziej, ale tak, no jak widzicie, dek był też wynik na modo, więc trzeba się już o to przygotować, może, może już za późno, żeby dostać tego uraba z Forge'a i karta i krystalenka, ta potem unikajcie w dobrej cenie, może za późno, łapcie jakieś klaserki lokalne i farmcie, bo to może być końcówka dobrej ceny tych kart. Kolejne miejsce, atraksa, wow, ciekawe ten Tak, mi prawda, mało atraks, bardzo fajnie, że ta rotacja nastąpiła. No i tak, no. trzeba się na ten spis przygotować, grając z mirory. Pamiętajcie o Jace'ach, copy pasta z wcześniej. Beza, kolejny ciężki dek. Karta jaki jest talent, po raz, po raz kolejny. To jest mono white w ogóle. Mono white midrange e, z talentem, okay? Ten talent też niedługo może kosztować 5 dysz, jak może nawet więcej. To jest moje, moje przewidywanie. Nie wiem, ile teraz kosztuje. Sprzedawałem go zaraz na początku. E, na pewno po dużo niższej cenie. Natomiast e, jak, jak go otwierałem w, w boosterach, e, w booster boxach, no, czyli w boosterach. Natomiast koniec końców, e, absolutnie karta, która w tym metagamie na Korvatę Monaco 3 obok Urabas Forza robi największą karierę. Zaczymy BG dawno nie widzieliśmy, czy to jest atrakcja? Tak, u kurde, no T-top 8 jest troszeczkę cringe, wracamy do Japonii, no T-top 8 już mi się nie podoba, tutaj T-top 8 na modo jest tak ciężkie, że zaraz spadnę ze stołka, nie, bardzo, bardzo ciężki metagame, to jest kolejna wersja takiego bardzo ciężkiego, no mocno nastawionego na reanimację, co? Ojeju, no tary chłop raczej Mirora nie przegra, <ścoughs> cztery bridge w mainie? Bro... No, chyba zdodżawał wszystkie agro deki, prawda? Bardzo crazy, bardzo chciwy deck Karat Urabrask Beza, tak. Kolejny Boros, patrzcie na to. Borosy w ten weekendzie, w ten weekend zaprezentowały się lepiej niż UW. Zdecydowanie, jeśli chodzi o e, takie value decki. No i e, WB Sacrifice, WB Sacrifice. E, z dużą ilością discardu. Discard tym metagiemię, jeszcze raz powiedziałem. Nie wiem, czy WB jest lepszy niż Token Base. Wydaje mi się, że WB Token Base jest lepszy niż WB Sacrifice Base, ale WB jako kolorystyka jak najbardziej tak, bo możemy się nastawić na dużą liczbę discardu, a duża liczba discardu jest dobra, tylko uważajcie na bail-offy. Powiedzieliście, że tutaj w sideboardach już występują też bail -offy, więc discard deck może być bardzo łatwo, zwłaszcza lokalnie ograny przez bailofa, A nie chcemy, nie chcemy tego, nie chcemy utylizować średnich kart sideboardu przeciwnika, także nie nastawiajcie się na pure discard deck, tylko właśnie na dures discard deck, nie? I tutaj, co to kurczę jest? Tempo jakieś. Uw tempo. Uw tempo. Uw artefakty. Dobra. Uw artefakt to dek, Raz na jakiś czas na tym standardzie się to pojawiało, a raczej bez wyników. Tutaj udało mu się osiągnąć dobry rezultat. W tym metagamie, jakby troszeczkę grał w tym metagamie w top 8. Jakby grał jakieś kontraspole mainowe. Jakieś stare kontraspole mainowe. Wydaje mi się, że wsioknąłby do to top 8 nosem. Ale no, nie udało się jak zgaduję, kontraspele bardzo w tym spisie występują w bardzo małej ilości sztuk. Nie w mainie, więc deck tak był koniec końców podatny na te top 8. Także troszkę tutaj brakło w spisie, ale no, mock, mocking Beard jak najbardziej kartą okazał się potrzebną w niektórych archetypach. Wydaje mi się, że poza standardem przede wszystkim. No to tyle. Zobaczymy, co się wydarzyło jeszcze w challenge'u. Wcześniej. Odświeżę sobie to, ale wydaje mi się, że będziemy musieli przejść do. Tak, już odświeżyło, kurde, to niesamowity internet, co? Chcielibyście mieć taki? Kurde, lecimy dalej. To musi być challenge z 10, prawda? Tak. Challenge 10. There we go. Patrzymy, co wygrało. No i wygrał. Bugiman tego formatu w ciemno w próżni, po rotacji, czyli właśnie w BG Midrange. BG Midrange jest raczej farmiony przez całe te top 8, które widzieliśmy ostatnio. Absolutnie wszystkie te deki i Boros, farmują tego deka, moim zdaniem. Ale wciąż oczywiście Talia ma tak silne rozdania: Darkstar, Ogur też um, i Beza udało się. Zaraz, zaraz, co ja w ogóle tutaj. To nie jest. Yy... To jest Abzan. Ok, Abzan, dobra, dobra. Abzan Base, co to tutaj, splash po Beze XD? Baty, zaraz, zaraz. To są jeszcze, a nie, to nie, to nie są baty, tylko jest po prostu, sp... no mamy tutaj parę, no... parę nowych kart o Season of the Barrow, Bardzo mi się podoba ta anotacja w tym spisie. Season naprawdę się odpalał, mamy tutaj ładne returne też na trzecim modzie, Season to może być naprawdę najlepszy season i koniec yy, końców okazacie do tego standardu, jak tak na to patrzę. Lepszy niż czarny. Ja czarny bardzo, bardzo lubię. Natomiast gram nim tylko ja na razie moim Mono Black Midrange Agro, a Season of the Barrow po prostu wygląda jako bardzo dobra karta, która w tym metagamie powinna grać w każdym białym deku, nie? Więc Abzan, czyli spleszuję sobie chłop do BG kolorek. Może to trochę chciwe, ale te karty, które są tutaj białe. No, w tym metagamie naprawdę są niebagatelne. No może poza bezą, bo ta Beza na razie mnie bardzo zawodzi testach. No i mamy też tradycyjne, nie tradycyjne, znowu mamy, kurczę, patrzcie. A nie, to jest Inki talent, czyli tradycyjne, tym razem BG. Czy to jest ta wersja z Combo Kombowraska? Nie, to nie jest chyba ta wersja. Tak, to jest, bo słyszę, mamy Inki per To Jest taki midrange, który potrafi złanshotować, nie? Mamy wraskę, mamy Inki talenta, mamy ten stary shell do BG. Yy, choking miasma? Cóż to było za choking miasma? Zobaczmy, co tą choking miasma. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Czyli po prostu masóweczka tego typu, w zależności od metagame może być lepsza albo gorsza od tradycyjnych masówek, które widzieliśmy wcześniej. Czyli to co białem białym zielon i minus 3, minus 3, to może być lepsza w dedykowanym metagamy, Ale jak trafiamy na monoredy, no to inne token deki, ta karta może być po prostu lepsza odpowiednikiem. Spoko kicker, jak najbardziej użyteczny, zwłaszcza w takiej talii, więc jest to wszystko dla mnie zrozumiałe. Ciekawa wersja, też jedna z wersji, którą warto sobie potestować. Jeżeli gracie BG. Na trzecim miejscu mamy Gigachat Sigma Że mm. też Wizardzie jeszcze go nie zbalowali. To jest najlepszy. To chyba jest Derwis na smurfie. Wow, to jest najlepszy nigdy w jakim widziałem Gigachat Sigma baby. Ojej, chłop dostanie bara za do tego Nika. No i Gigachat Sigma Veil vale gra Gigachat Sigma UW Control. ale ten spis, spis, który testowałem wczoraj, nie podoba mi się. Tu właśnie brakuje tego engine'a niebieskiego, Didiusy są po prostu gorszą wersją tego engine'a i grania na talencie, więc kupi pasta tego spisu jest tylko z braku laku, jak nie możecie już lokalnie kupić talentu, to wtedy musicie grać deduce'em i mocno niebieskim kolorem ale no nie, wydaje mi się, że ten engine, ta wersja jest po prostu przestarzała. To jest wersja, która już nie działa. To jest wersja z lamusa, tak zwanego, więc nie. W tej postaci ten deck nie ma racji bytu. Absolutnie musicie przejść do, tej, do tego moda tokenowego, żeby grać UW, a dla tego moda tokenowego po prostu lepszy jest Boros i paradoksalnie biały jest lepszym car w tym decku niż niebieski, co szokuje. Na czwartym miejscu mamy RB. Taka, taki deck, jak widzieliśmy, uszłoty Jasukiego, mm, RB, mm, Jaszurki. Także jest to wersja Monoreda. Wydaje mi się, że albo Monet Pro West, albo RB, Jaszurki to będą dwa najbardziej agresywne deki. Albo taki setup deck z dużą ilością agresji, czyli Boros Tokens, albo Jessica Tokens, to też oczywiście jest deck, który należy zaliczyć do agro. Ale jest taki stricte dwu, jednokolorowego agro decka z mostem czerwonym. Który chce iść w twarz przeciwnika, to właśnie wybór dla was jest jaszurek. I te jaszczurki to jest deck, który nie mm, licząc no souls. Jeżeli nie macie cover no souls, to jesteście w stanie go złożyć na pewno po... Bardzo fajne cenie. I te szturki sobie skolekcjonować. A nawet jeżeli nie macie Cavern of Souls, to w stanie na, na budżecie po prostu zużyć tego deka bez caverny. Tak naprawdę, i sobie coś tutaj w manabejzie dopasować, grać więcej takich, grać więcej takich i to tyle. Nie? Więc można tego deka zużyć na, na budżecie. Zwłaszcza jeżeli macie spell deków w waszym lokalnym metagame. Wiadomo, że Cavern of Souls w tym deku to po prostu dual, dwukolorowy. Przede wszystkim, więc ta niekontrolowalność nie masz takiego znaczenia, tylko to, że ta karta jest dualem. Ale jest to do obejścia dla Was w opcji Budżet na pewno. O Jezus, dobra. Na ten dek już opowiadałem, nie chcę mówić ani chwili dłużej, nie, nie nienawidzę go, nie cierpię tego deka. Zawsze jak na niego gram, nie high roluje. I w tej. I to mamy kolejną wersję? Tak, to mamy kolejną wersję tego deka, tylko w opcji GW bardziej, bo widzę też Ace Archera, którym grałem w Limited, miałem już go w jakimś tam deku. Karta w porządku jak najbardziej. Taki inny trochę shell do sprawdzenia. Wydaje mi się, że w próżni ten zwykły Boros Shell jest po prostu lepszy, ale macie też opcję zagnania e, na ją, prawda? KBZablo, WB, Sacrifice Value. Tak wspomniałem wcześniej, odsyłam do paru minut wstecz. Wydaje mi się, że Token Base Value może być lepsze w tym metagamie niż Sacrifice Value, ale no do potestowania. I na ósmym miejscu zamykającym tą całość ma dek, którego też testowałem wczoraj na ladderze, bardzo klanki. Te rozdania tego deka są takie, że patrzysz na to i mówisz, kurde, to właśnie zmarnowałem head karty. Naprawdę nie dajcie się w to, to zbaitować, ten dek jest strasznie obrzydliwym klankerem. To jest tak, że patrzysz na tą rekę startową, patrzysz na to twoje pierwsze tury i mówisz, kurde, ale ten dek nie działa. Ale to wszystko jest tutaj za wolne, ale ja przegram do setupu, ale ja przegram do agro, ale ja przegram do kontraspera, ale przegram do dobrych, stabilnych 2-3-4 kart, no nie. Naprawdę, nawet jak scherolujemy, to wciąż możemy przegrać w niektórych matchupach. Naprawdę, z pierwszych testów, I uwu kontrola oparta na bezie, bez tego engine'a tokenowego i ten deck na wczorajszym streamie testach okazał się naprawdę nieprzyjemnym doświadczeniem. Wiadomo, że moje ostatnie streamy tak też będzie w najbliższej przyszłości. To są streamy, które polegają na testowaniu, na sprawdzaniu, nie na wygrywaniu za wszelką cenę. Ale no te dwa deki, które testowałem wczoraj przez te trzy godziny, absolutnie nie podobały mi się. Czyli mówię tutaj o tym non-token engine UW i o tym ciężkim RB. Te dwa deki, no bo bueno, nie wchodźcie w to osobiście ode mnie. Duże nie dla tych dwóch archetypów. I tym akcentem. Zamykam dzisiejsze omówienie. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Mój powrót, jak macie jakieś 35 minut, więc to chyba najdłuższe omówienie. Także Pauper dzisiaj się nie zmieści. No nie jest tak, że Paupera już nie będzie. Od kolejnych tygodni, od kolejnych omówień, wjedzie też Pauper. Wrócimy do Paupera, jak najbardziej, także będzie tutaj omawiane. Także nie martwcie się, Pauperowcy, to też jest format, który zawsze będzie już chyba bliski mojemu sercu. Także Pauper Classic jak najbardziej wróci i będziemy robić takie mówię, po prostu standardów Pauper. Natomiast ten standard oczywiście dopiero co się zaczął, więc chciałem zrobić taki odcinek poświęcony głównie temu formatowi, żeby część osób mogła się już jakoś fajnie skomitować DK na arenie, fajnie skomitować DK na żywo, jeśli chodzi o wasze preferencje, a w przyszłości na pewno zrobię jakąś tier listę. Za 2-3 tygodnie zrobię znowu tier listę archetypów od S do tam Betiera i za jakiś miesiąc, półtorej, zrobię, może poczekam do kolejnego do tego mini dodatku, po prostu zrobię tier listę dropów. Nie? Więc najlepsze one dropy, najlepsze two dropy, trzy dropy w formacie ich impact. Nie? Także poczekam do kolejnego setu. Natomiast takim tier archetypów wydaje mi się, że wstrzymam się jeszcze dwa tygodnie. Coś w tym stylu. Pod koniec sierpnia zrobię taką tier listę archetypów w tym standardzie. Jeszcze przed ukazaniem się tego kolejnego minisetu. Także zapraszam do followowania, do sprawdzania kolejnych odcinków, bo powinienem się w najbliższej przyszłości pojawiać dwa razy w tygodniu na JT, swoim i Morigala. Dzięki za oglądanie. I trzymajcie się powodzenia w testowaniu. Powodzenia przede wszystkim, jeżeli tutaj coś Was znaczy no, o poszukiwaniu kart dobrej cenie, bo niektóre z nich mogę już spekować mocno do góry. Siemka.